Dzień dobry. Wyspałeś się? Wyspałeś się? Głodny. Głodny zjadę swoje łyżeczko. Mamy za 10:08. Nic nie ma co narzekać. Dziecko wyspane, mama wyspana. Tylko jeszcze tata śpi. Gdzie tata śpi? Idziesz do mamy? Idziesz do mamy? Okay. Synek pojedzony, więc czas na mamę. W ogóle to zaczęłam nową dietę. Wykupiłam sobie dietę, rozpisałam po prostu dietetyk, bo jakoś chyba po takim długim czasie, kiedy ktoś mi zawsze rozpisywał dietę, bo i byłam właśnie taki, kto mi ktoś rozpisywał, potem byłam z książki, gdzie mi też wszystko było pokazane, ile mam czego zjeść, to mi jest tak wygodniej i ostatnio właśnie, kiedy sama próbowałam, wiecie, się zdrowo odżywiać i tak dalej, to średnie były efekty, więc stwierdziłam, że spróbuję takie diety. Niestety moja przygoda z wegetarianizmem się skończyła, chociaż no, jest mi to w sumie tak naprawdę obojętne. Zaczęłam jeść mięso i tak jakby, wiecie, nie było w ogóle przerwy, więc nie jadłam mięsa ponad 2 miesiące. I mogę Wam pokazać właśnie dzisiaj, co mam w diecie rozpisane. Na śniadanie mam jajecznicę z pomidora, z cebuli i wiecie co, tutaj było dziwne, bo tu były rodzynki i kto wie, może to będzie dobre, ale ja się troszkę bałam dodać tych rodzynek do jajecznicy, więc po prostu zniosę osobno, bo to taką porcję akurat miałam dodać, więc sobie zjem jako taką przekąskę zaraz po jajecznicy. Chociaż pamiętam, że Adam pierwszy raz się bał coś omleta z dżemem, bo ta się tak mieje, a bardzo mu smakował. Ale wolę nie ryzykować i posypałam sobie jeszcze to szczypiorkiem i do tego chlebek pełnoziarnisty, więc wszystko to jest, wiecie, wymierzone i tak dalej. I do tego mam kawkę ze stewią, bo niestety nie można cukru. I zaraz będę sobie jeszcze parzyć, tutaj mam siemię lniane. Więc tak wygląda moje śniadanko i pokażę Wam w ciągu dnia jeszcze, co akurat dzisiaj mam rozpisane. No chodź ciutko do mamy! Chodź. No chodź. Wczoraj w ogóle robiłam porządek w butach. Pochowałam wszystkie, wiecie, baletki, sandałki, japonki, pomyłam i pochowałam. I zostawiłam tutaj, mam z tej strony akurat takie typowo jesienne, można powiedzieć. Adidasy to się mogą nawet przydać w zimie, tutaj na tą angielską pogodę. I oczywiście adidaski mam tu do ćwiczenia. A kto ty się wspina po mamuni? Kto ty się wspina? O, już. Oj, proszę. I stoję. No, a tutaj mam zimowe i tam jeszcze z tyłu są moje szpileczki ślubne, ponieważ za ponad miesiąc idziemy na wesele i będę ich potrzebować. Kochani, ja zdążyłam się pomalować, jak mój synek spał oczywiście. Teraz sobie zrobię drugie śniadanie, mam tam słodko-owocową. I w ogóle jakbyście się zastanawiały, to jest dieta B-Diet. I będziemy się gdzieś zbierać, ponieważ jest ładna pogoda, a tam ma dzisiaj wolne, więc super. I potrzebuję przede wszystkim chęć do Lidla, kupić jakiegoś kurczaka, rybę, a wieczorkiem może, albo jutro pojedziemy na takie zakupy do Tesco. I jak znajdę chwilkę czasu, to wiecie co, muszę przemalować paznokcie. Patrzcie, jaki paskudny kolor. To jest lakier z Avonu i w buteleczce wyglądał trochę na taki szary, a na paznokciach taki szaro-zielony. No strasznie brzydki kolor. Szkoda, bo się bardzo ładnie trzyma, bardzo ładnie się nakłada. No ale jest po prostu brzydki. Więc ja lecę robić tą sadkę. Na drugie śniadanie mam sałatkę z jabłka, kiwi i migdałów i polałam to tym nektarem z agawy. Oryginalnie jest miód, ale są również zamienniki, jak Wam nie pasuje. I właśnie był ten nektar, a ponieważ go mam, no to właśnie go użyłam. Tu jest, proszę, outfit of the day Liama. Piękna bluza z Pepką od cioci Madzi. Proszę, jakie rzęsiska widać. Ja cię. O, na zdrowie! Kichłeś, aż się poprzułeś. Spodenki z Tesco, butki Miszki Miki, of course. To jest Primara. I taki jestem przystojniak. Taki jestem przystojniak.
wróciliśmy. Nieduże zakupy, bo głównie pojechaliśmy po kurczaka i rybę, bo będziemy w Tesco robić takie większe zakupy. Ale przy okazji kupiliśmy kilka fajnych rzeczy i to są bardzo fajne ręczniki w krowy. Więc i dosyć tanie, bo funt 89 za 3 rolki, a tyle chyba płacę za 2 w Tesco. Chlebuś dla Adama, małe takie worki. Do tych takich małych koszy, co mamy na górze. Folia. Batiste był wycofywany ze sprzedaży, więc był dużo tańszy, chyba funt 40, ale już pamiętam, więc sobie wziąłam taki oriental. Tego jeszcze nie miałam. Tam jajeczka. Były rzeczy takie dla dzieci też na wyprzedaży i takie kubeczki z Tommy Tippy były za chyba funt 19, więc wzięłam, jak będzie się uczył właśnie pić. Tak, a to jest za 4 miesiące plus, więc już może zacząć się uczyć, a on lubi pić wodę z tego bidonu ze sumką, więc może teraz taką jeszcze spróbuję. To Adam się uparł, że musimy wziąć, bo i tak robimy, wiecie, leci samolocik, więc wziął zestaw takich dwóch łyżeczek za 2 funty, chyba dwie, bo Adam mówił, że funt za 1, więc rewelacja. Margaryna, mięso mielone i właśnie są kurczaki, one są bardzo dobre, my zawsze mamy w zamrażalniku kurczaki mrożone i pierś z kurczaka i rybka. I wiecie co, w Lidlu znalazłam te zamienniki do Dolce Gusto, takie kapsułki pasujące do Dolce Gusto, więc wzięłam na spróbowanie. W Polsce znaleźliśmy w Auchan, tylko wtedy był tylko smak chyba ten śniadaniowy i jakaś taka czarna, ja wolę takie, wiecie, z mlekiem. A tutaj była też jakaś chyba lungo i cappuccino i latte, więc wzięłam dla spróbowania. Latte będzie dla mnie, cappuccino dla mojej mamy, bo latte właśnie, jeżeli kupiłam w Dolce Gusto, zawsze jak wysyłam paczkę, to wrzucam jej też kawusie, bo też bardzo lubi. Więc zobaczymy, jak one się sprawdzą. Ja uwielbiam moje ekspresiki, nigdy go nie oddam. Więc dużo fajniejsza cena oczywiście, bo to kosztuje 2,50, 2,49 dokładnie. A Dolce Gusto kosztuje już ponad 4 funty. Strasznie idzie do góry, więc nie fajnie. A teraz może będą takie tańsze zamienniki. I kupiliśmy jeszcze bramkę na schody. Właśnie ostatnio były, zastanawialiśmy się, ale teraz naprawdę Liam tak śmiga po prostu szybko, że trzeba zdecydowanie na górę. Na razie kupiliśmy jedną, bo na pewno na górę trzeba. Nie wiem jak tutaj na dół, bo popatrzcie się, jak tu jest mało miejsca między wózkiem a schodami, więc nie wiem, czy nie wystarczy, wiecie, przesunąć wózka i on nie będzie tam wchodził. Jeżeli trzeba będzie, to dokupimy drugą. Jak nie, to będzie po prostu ta i dzisiaj ją będziemy montować. Biorę się teraz za obiadek. Dzisiaj mam makaron z kurczakiem, pieczarkami, pomidorem, cebulą. Więc taki fajny obiadek, uwielbiam makarony, więc dla mnie bardzo pasuje. Fajnie, bo tam można sobie wybierać właśnie wtedy, wiecie, co Wam pasuje, a co nie. Więc jeżeli jest jakiś przepis, co Wam się nie podoba, możecie go w ogóle zawsze zamienić. Albo i właśnie po prostu dać jakby kciuka w dół i już nie pojawi w Waszej diecie, więc też fajnie. Ale ten obiad na pewno mi będzie smakował, więc biorę się do roboty. Chciałam jeszcze wspomnieć o tym shake'u Natural Mojo, bo zamówiłam sobie o smaku cappuccino. I wiecie co, dla mnie jak dwa najbardziej ulubione po prostu smaki to jest kokos i kawowe cokolwiek. I jak zwykle wybieram kawowe zdecydowanie ponad ten kokos, to kokosowy był dużo lepszy. Ten jest taki, jest ok, ale w porównaniu to kokos jest lepszy. I ponieważ jestem na tej diecie, ale ja mam trening po kolacji dawno i jeżeli jestem bardzo, bardzo głodna, to po prostu robię sobie tego shake'a, bo szkoda, żeby się zmarnował, bo w końcu za niego zapłaciłam. Więc tak go jeszcze wykorzystam, póki mam tego shake'a. No i gotuję dalej obiadek i oglądam oczywiście malinową MM, a nie, bo najlepiej się przygotowaniu ogląda, a nie. I mój obiadek już gotowy, patrzcie jak to apetycznie wygląda i nawet taka porcja spora, ale po innych zdjęciach widzę, że wszyscy mają takie dosyć spore porcje, myślę, że dlatego, że tu jest dużo warzyw, dosyć sporo na tego makaronu, tam na tej stronie fajnie możecie wrzucić zdjęcie swojej potrawy, więc możecie zobaczyć jak to u innych wygląda, no i ja sobie tak wymerdałam wszystko, nie wiem jak wy, ale ja lubię potrawy z makaronem, tak wiecie, zrobić mesato na talerzu i to wszystko wymieszać i do tego sobie trzasnęłam latte, a co tam, więc na takiej diecie to ja mogę być.
No niestety bramki dzisiaj nie założymy, ponieważ jest za mała. Nasze tutaj schody są po prostu za szerokie i musimy dokupić jeszcze taką jedną część, żeby rozciągnąć tą bramkę troszkę i zamknąć tego łobuziaka tutaj, bo inaczej nam ucieknie. I ten malec powinien już spać. On ma w nocie spanie i w ogóle przebraliśmy go już dzisiaj trzeci raz, więc uwielbiam, jak on się z prędkością światła brudzi. Tak, Myszo? Ty się brudzisz z prędkością światła. A potem mama ma stosy prania i pracowania. I przyszłam się do was jeszcze trochę pożalić, bo komu mam się pożalić, jak nie mam. Muszę wam powiedzieć, że strasznie mnie denerwują moje włosy. Nie wiem, co z nimi zrobić. Co mi nimi nie zrobiła, to się źle układają. Chociaż teraz nawet mi się podobają. Bo akurat nie narzekam. Ale kolor bardzo mi się podoba. Już taki niech zostanie. Ale wiecie co? Co bym nie zrobiła, to źle się w nich czuję. Wydaje mi się, że to przez to jeszcze, że mam taką okrągłą buzię, albo nie wiem. Bo czy na środek, czy na bok, czy na ten sobie zatrzę, to jakoś tak źle wygląda. Więc zastanawiam się, czy nie może sobie krzywki takie nie zrobić, wiecie. Kiedyś taką miałam, ale boję się, że wtedy byłam szczupła i może teraz będę gorzej wyglądać. Jeszcze są krótsze niż wtedy. Miałam takie dłuższe, miałam takie do biustu i miałam właśnie taką grzywkę i bardzo fajnie. Wydaje mi się, że wyglądałam, jak znajdę zdjęcie, to wam wrzucę. Ale teraz boję się, że przy tym ponczusiu to może tak dobrze nie wyglądać. Nie wiem, coś kombinuję, mam miesiąc jakby co na zastanowienie się, bo za miesiąc chcę sobie zrobić włosy, odrosty przed tym weselem. Może mi coś możecie doradzić, co mam zrobić. W ogóle idziemy na to wesele. I to jest angielskie wesele. I muszę wam powiedzieć, że kiedyś byłam na angielskim weselu, ale to była jakaś masakra. Ponieważ niby piękna sala przystrojona, pani młoda w pięknej białej sukni, ale na angielskiej w większości wesel nie ma jedzenia praktycznie. Tam są same takie przekąski, takie wiecie co, możecie sobie w Tesco kupić takie sausage rolls i takie rzeczy, jakieś małe klerki, chipsy wypakowali przy nas w ogóle z paczek, chipsy to wiecie do takich misek. Więc byliśmy tacy głodni po tym weselu, poszliśmy na kebaba, pamiętam. Teraz idziemy już na wesele takie, wiecie, z obiadem, trzydaniowy właśnie będzie poczęstunek. Menu w ogóle było, można było sobie wybrać co chcecie i będę miała, ja sobie wybrałam zupę i łososia tam z warzywami, takimi rzeczami i eating mess, taki pyszny deser tutaj po prostu jest, o uwielbiam go, więc będzie i mała przerwa od diety na weselu. Ale to dopiero na początku listopada, więc i w ogóle zamówiłam sobie sukienkę i czekam na nią, mam nadzieję, że będzie fajna, bo chciałam sobie jednak coś, w czym będę się czuła bardziej komfortowo, bo jednak jeszcze nie wyglądam tak, jak bym chciała, jeszcze daleko, daleko do tego, więc oby fajnie wyglądała i jest granatowa w ogóle, więc jak mi się dziecko upiślini, to nie będzie widać, trzeba wszystkim, wiecie, pomyśleć. No, więc za niedługo powinnam dostać tą listę zakupów i chyba wiecie co, pojedziemy dzisiaj jeszcze, bo też pod koniec dnia Liam robi się, wiecie, taki marudny, coś nie chciał w ogóle się na drzemkę położyć, więc nie wiem, czy w ogóle zaśnie jeszcze przed, zanim pojedziemy, więc skróciły się bardzo te drzemki jego, więc jest ciekawie. No ale chyba musimy dzisiaj chęć na te zakupy, bo jeszcze potrzebujemy dla niego jakieś jedzonko i kilka rzeczy, które no naprawdę potrzebuje. A wiecie co, ostatnio byliśmy właśnie w niedzielę robić zakupy, bo wtedy pierwszą listę zakupów dostałam w niedzielę i była masakra, nigdy nie robiliśmy zakupów wcześniej w niedzielę. Ale ja nie wiem, wszyscy po prostu chyba z Northampton byli w tym Tesco. Było tak strasznie ciasno. Myśmy w ogóle musieli wziąć ten wielgachny wózek, bo tych małych już nie było. Ja z tym wielgachnym wózkiem. Adam wziął jego wózek, stwierdził, że będzie mu lepiej, wiecie, paradować sobie w tym wózku i rozkładać się, ale nie, 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 nie. On chciał na ręce, więc na rękach pchamy wózek, drugi wózek. Próbujemy mijać tych wszystkich ludzi, Matko Boska. Więc wolelibyśmy zrobić zakupy w sobotę. Zawsze robiliśmy w sobotę i jest wtedy ok. Więc mam nadzieję, że się uda. No, a ja teraz lecę zobaczyć, co te dwa nicponie robią na dole. I tak, jestem strasznie zadowolona z tej bramki, że się nie dało założyć. I w ogóle nie zwróciłam uwagi, że ona jest z tej firmy Safety Fashion, z tej samej, co mamy krzesełko, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. No, ale no to mi się uda poczekać na tą właśnie dodatkową część. Dobra, lecę.
I mam już wydrukowaną swoją listę zakupów. Tak to wygląda, można sobie właśnie wydrukować i tutaj sobie można, wiecie, odhaczyć na zakupach. Więc tu mam dwie strony i to jest wszystko, co potrzebuję na calutki tydzień od poniedziałku do niedzieli. Oczywiście część sobie już odhaczę, bo zwłaszcza tutaj jest tego inne, to wszystko mam w domu, takie jak masło, miód pszczeli, to pewnie zamienię też na tą agawę, musztardę, nasiona, słonecznika, takie rzeczy, olej, oliwa, wiecie, to wszystko mam w domu. Kilka, jakieś tam mleko, jajka, takie rzeczy mam, ale super, bo jest po prostu cała lista zakupów, więc podane normalnie jak na talerzu. Jeżeli mnie po prostu Ewka nie odchudzi, to już mnie nikt nie odchudzi. Więc i żeby nie było, to sama wykupiłam tę dietę, to nie jest sponsorowane, bo widzę, że zrobiłam niezłą reklamę, ale chciałam Wam pokazać, jak właśnie ta dieta wygląda. O, słyszę, że się mój syn budzi, więc będziemy się zbierać do sklepu. I wróciliśmy już ze sklepu, chłopaki na górze, tam się już przygotowują do kąpieli, a ja oczywiście zaglądam na dział z gazetami i w nowym L jako dodatek jest w ogóle Cosmopolitan i pomadka z Benefit Day Real Double the Lip, więc fajnie wygląda jak ta maskara, ona jest w ogóle dostępna w trzech kolorach. Była nude, red, jakaś chyba tutaj różowa, ale niestety tam jednej różowej nie było, więc wzięłam sobie tą nude. Super wygląda, bo wygląda właśnie jak ta maskara. Kolorek Wam pokażę pewnie w jakimś filmie, bo teraz przy tym świetle to już guzik zobaczycie. No i oczywiście do mojej dietki ta potrzebuje dużo warzyw i owoców. I tam mam dwie paczki papryki, dwie paczki jabłek, jedna jest dla mnie, jedna dla Adama, dwie paczki pomidorków. Nie było ani jednej paczki truskawek świeżych, więc pierwszy raz mi się to chyba zdarzyło. Więc wzięliśmy mrożone, ogóreczek, cukinia. Dużo bananów potrzebuję. I tu jest w ogóle soczewica. Pierwsza raz będę przyglądać soczewicę. Nawet nie widziałam, szczerze mówiąc, czego szukać, więc musiałam sobie przetłumaczyć, jak jest po angielsku soczewica, bo nigdy nie używam. Mleko, serki wiejskie. Na szczęście na polskiej półce były, bo angielskie mi tak średnio smakują. Biały ser dla mnie, żółty ser dla Adama, mozzarella, słodzik, chipsy dla Adama, żeby mnie chyba te roturował nimi. Ciasteczka jakieś takie do pracy sobie wziął. I ostatnio mi siostra pokazywała, znaczy tak, pokazywała mi, że w Polsce się pojawiły te Oreo złote i są prawie po 11 zł. Wydawało mi się, że kiedyś je wysyłałam, ale okazało się, że jednak nie. A u nas bardzo często na promocji kupiłam je za 54 pensy. Więc oczywiście zawsze kupuję po dwa, bo jedne dla mojej siostry pójdą, a jedne dla moich rodziców. I pojawiła się nowość. Choco brownie, więc jakiś taki amerykański styl. I również były za 54 pensy, więc wzięłam oczywiście dwie paczuszki. I trochę jedzonka dla Liama. W ogóle wzięłam mu taką wodę smakową. Zobaczymy, może będę mu dolewać, to wody będzie częściej może pił. Wzięliśmy kilka słoiczków. Na razie nie na słoiczki, bo on zjada na obiad połowę takiego słoiczka. To jest to 4-6 miesiące. I nie opłaca mi się. Chociaż jak będę teraz jutro zupę robić na warzywach, to może mu zostawię właśnie marchewkę i dam. Zobaczymy. Trochę deserków. I wiecie co? Szukałam coś ze śliwką, bo dostałam słoiczek z Polski. Tam była suszona śliwka i on to po prostu tak zjadł cały słoik. Pierwszy chyba deserek, który zjadł w całości. I to smakowało jak taki rozrzedzony... Boże, te powidła z Łowicza. Przepyszny po prostu to było. Jedyne co ze śliwką znalazłam, to takie deserki. Więc zobaczymy, czemu to posmakuje. No, więc troszeczkę dla niego jedzonka. No i tyle. Zaraz będziemy go kąpać i możemy w końcu odsapnąć. I teraz jeszcze szybciutko kolacja. Dzisiaj mam dwie kanapeczki i zaraz, zamiast masła mam ten serek śmietankowy Almette. Sałata i szynka z indyka. I zaraz sobie jeszcze zrobię herbatkę. Dorwam oczywiście tą chocolate coconut. Mam nadzieję, że będzie pyszna, mój ukochany kokosik. Lubię ogólnie te herbaty właśnie z tej serii. Bardzo fajne smaki. Są strasznie drogie, ale zdarzają się na promocji i wtedy właśnie kupuję. I idę szybko zajadać. Będę już kończyć tego vloga, bo czuję się już taka wymiętolona i zmęczona. Więc dziękuję ślicznie, że z nami byliście. Mam nadzieję, że Wam się taki zwykły nasz dzień podobał. I jeżeli chcecie więcej takich vlogów, bo coś mam ochotę właśnie teraz kręcić takie dzienne vlogi, dajcie koniecznie znać i widzimy się już w kolejnych filmikach. Pa, pa!